Jak widzicie, dzisiaj będziemy się zajmować planowaniem dachu. To jest mój dach. Znowu rysuję. Dachu mamy okno, mamy wentylator, mamy kupę miejsca. Tu jest przód samochodu i tutaj mamy to miejsce. To miejsce wypełnimy tymi panelami. Ciężkie to. Teraz będę sobie to planował, jak ułożyć te panele, żeby wykorzystać tą całą powierzchnię jak najlepiej. I pomiędzy tymi panelami potrzebuję jeszcze troszkę miejsca na zmieszczenie wentylatora do łazienki. Muszę sobie to wszystko pomierzyć. Na dachu mam wszystkie odległości pozapisywane, co, gdzie i jak. Teraz pomierzę te panele i pomierzę, popatrzę jeszcze na kable, bo zamówiłem kable przedłużające i mam nadzieję, że wystarczą. Zamówiłem 7-metrowe kable i plan jest taki, żeby się z tym wymieścić. Jak nie, to no nie, to będziemy zamieniać. Chciałem sobie z wami trochę pogadać. Mam dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć. Jedna to jest dach, dwa ocieplenie. Dach, jak widzieliście, poukładałem sobie panele, już sobie wybrałem, jak one będą ułożone na dachu. No i teraz chciałem się zabrać za tą konstrukcję. Konstrukcję chcemy zrobić z profili aluminiowych. I zacząłem szukać, nie ma, tak naprawdę nie znalazłem ani jednej, jedną konkretną stronę, gdzie można sobie naprawdę wybrać wszystkie profile i też i zamówić na tej stronie. Od razu zadzwoniłem do właściciela firmy i z nim chwilę porozmawiałem. Był na tyle uprzejmy, że powiedział, że mi pomoże zaplanować to. I druga sprawa, jak widzicie, trochę się ociągamy z tym ocieplaniem samochodu. Tak jak widzicie tutaj, pamiętacie, zrobiłem sobie taką konstrukcję, bo wszystko miało być pianowane. Plan był taki, jeszcze do dzisiaj rano, że będziemy pianować. Dostaliśmy od was trochę takich niepokojących wiadomości, że jak się zapianuje samochód, może być tak, że powygina trochę blachę. Temat już jest zamknięty. W mojej głowie już jest zamknięty. Nie będziemy pianować tego i teraz szukam następnych rozwiązań. Po tej całej rozmowie, a propos, oglądałem jeden odcinek Kapitana Przyczepy. Dużo z was pisało, żebym sobie też tam popatrzył. Oglądałem, jak pianowali ten sufit, jaka to była katastrofa u nich. Tak naprawdę wszystko inne poleca, tylko nie to. Widziałem, jak to u nich wszystko wyglądało i tam wstawił jeszcze krótki filmik od kogoś, kto sobie zapianował boki samochodu i po 7 miesiącach, jak wystawił do słońca, faktycznie ta piana urosła i mu zaczęło to rosnąć wszystko do środka. Więc chcemy uniknąć tej sytuacji i teraz szukamy nowych rozwiązań. Jak widzicie, kable wiszą. Po ostatnim filmie, który opublikowaliśmy w niedzielę, dostałem bardzo dużo komentarzy i wiadomości i tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wam za wszystkie komentarze. Dały mi do myślenia, tak jak wiecie, nie jestem elektrykiem, nie jestem żadnym specjalistą w tej dziedzinie i naprawdę uczę się dość dużo teraz, w tej chwili. I wygląda to tak, że wziąłem od was, od ciebie Jacek Zawisza, dzięki wielkie za wszystkie komentarze, naprawdę dzięki za wsparcie. Bardzo się cieszymy z każdego komentarza. I tak, Jacek wspomniał, że on by zrobił lodówkę na osobnym kablu. I to jest coś, co mi przeszło wcześniej przez głowę, a potem to jakoś poszło wszystko w las. I zdecydowałem się faktycznie, że tak zrobię. Także kabel do lodówki sobie też pociągnąłem następny, który jest prosto z akumulatora na drugą stronę do lodówki, żebym sobie mógł zrobić osobny bezpiecznik do tego, żebyśmy mogli wyłączać cały prąd poza lodówką, jeżeli będziemy opuszczać wana na dłuższy czas. I jeszcze jedna rzecz była, komentarz a propos moich puszek elektrycznych. Podobno jeszcze nie widziałem tego, który sugerowaliście, że są jakieś puszki z bezpiecznikami w środku. Zdecydowałem się to tak zrobić, już nie będę tego wszystkiego przerabiał. Tak naprawdę wygląda to dość dobrze i jest to bezpieczne, myślę. Jeszcze to wszystko będzie kontrolowane oczywiście przez elektryka. Jeżeli on powie ok, no to tak już to zostawię, nie będę tego przełączał. Ale jak najbardziej dziękuję bardzo za komentarz. Tak, mogę wam to mniej więcej pokazać, jak to wygląda. Tutaj mam wszystkie kable, się spotykają do... tutaj będą akumulatory. Akumulatory zamówiłem teraz dwa na początek po 115 amperogodzin. I zrobię sobie miejsce na trzeci akumulator,
który będzie też miał 115 amperogodzin. W razie jakby nam brakowało, zaczniemy od tych dwóch i będziemy myśleć co dalej. Tutaj idą te kable z jednej strony tu. Tutaj będę miał kuchnię, tutaj się dość dużo dzieje, bo tutaj się rozdzielają kable na wtyczki i też idzie na drugą stronę wana. No i ten mój nowy kabel do lodówki idzie tu na drugą stronę, tu. Aha, tutaj schodzi w dół, tu i tu będzie lodówka. Cześć wam, dzisiaj jedziemy na zakupy, dzisiaj jest dzień na zakupy. Jak widzicie, jest deszczowo, jest nieładnie, więc zaczynamy od zakupów na następny etap naszej pracy. Tutaj mam paczkę, która jeszcze przyszła dzisiaj do mnie rano. Mogę wam pokazać tak w skrócie, co dostałem. Planujemy dach, tak jak wiecie, więc kupiłem takie przelotki na kable od płyt solarowych. Są dwie takie przelotki, dwie sztuki. Dwa kable idą od solarów i jeden kabel będzie szedł jeszcze od oświetlenia, które chcę zamontować na dachu. Jak wiecie, mamy trzy panele solarowe, więc takie złączki do połączenia tych solarów też kupiłem. Tutaj przychodzą trzy kable dodatnie od płyt solarowych, tu przychodzą trzy kable od płyt solarowych ujemne i z tego robią się dwa kable, które też kupiłem tutaj, 7 metrów, które chcę pociągnąć potem do akumulatorów. No i ostatnia rzecz, jeszcze kupiłem sobie taką wtyczkę, którą chcę zamontować gdzieś w bardzo mało widocznym miejscu, jak najmniej widocznym miejscu, może pod samochodem, jeszcze muszę znaleźć miejsce, gdzie dokładnie, i to jest do podłączenia prądu od zewnątrz. Także to są takie małe zakupy, które przyszły online. Mam jeszcze parę rzeczy na liście tu i parę rzeczy na telefonie, więc idziemy do Leroy Merlin, do Obi i zobaczymy gdzie jeszcze. Te pierwsze zakupy zrobione, drewno jest. Drugie zakupy zrobione, jest pianka Polinoru. To jest ocieplenie na moją podłogę. Tym sobie będę ocieplał podłogę, na ścianę jeszcze nie wiem co damy. Ale zaraz do tej pianki kupiłem sobie taką dyszę kątową, natryskową. Podobno bardzo fajnie działa. Sprawdzałem to tak naprawdę na kanale Kapitana Przyczepy. I tutaj jest jeszcze taki czyścik do piany montażowej, którym się czyści te dysze i można sobie wyczyścić cały sprzęt, tudzież siebie po pianowaniu. Też to sobie kupiłem. Wszystko razem 99,44. Okej, już wam mówię, co tutaj przyniosłem. Przyniosłem tutaj sklejkę, którą chcę spróbować dać na konstrukcję z boku, do której będzie przykręcana boazeria, w sensie, że nasza ściana. Takich pasów, może węższych trochę, to mam 20 cm, chyba przesadziłem z tym trochę, ale takich pasów chcę dać po bokach z góry na dół, nie wiem ile, z 8. 7 te pasy przykręcić prosto do blachy, a na dach chcę dać takie kwadratki. Mam trzy różne, 5 na 3, 5 na 2 cm i 4 na 2 cm. Będę próbował, która z nich będzie się nadawać najlepiej. Na razie muszę je jeszcze przyciąć, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. To te kwadratki będą tutaj na suficie. Chcę je tutaj dać z boku i przykręcić od boku i potem boazeria będzie do tych kwadratek od dołu przykręcana, tak żeby nie przykręcać do tej powierzchni tutaj,
żeby nie tracić tutaj na wysokości wana, to chcemy je dać tutaj z boku. Problem jest w tym, że sufit jest zaokrąglony, on nie jest prosty. I jak dam tutaj tą deskę, to tutaj się robi przerwa i chcę ją po prostu dogiąć tak do sufitu. W sensie, że chcę ją uformować tak, jak jest sufit. Tutaj w szczycie jest 4 cm różnicy, które muszę przygiąć. Cała belka ma tam stąd dotąd, cała belka ma 140 cm. Zobaczymy, czy mi się to uda. I dlatego mam też różne grubości, różnej wielkości te deski, żeby popróbować wszystkich rozwiązań. A właśnie, a ta sklejka, to co na 20 cm uciąłem, to będzie tak pasami tutaj od góry do dołu przyklejone i do tego będzie kręcona boazeria. Jeszcze nie wiem, czy potrzebuję może grubszą tą sklejkę, może cieńsze, troszkę węższe pasy. Jak na razie chciałem zobaczyć, czy ona mi się tak ładnie ugnie do kształtu samochodu, bo samochód też jest tak wygięty, to nie jest linia prosta. Till something in me changed. Don't know why you got me high, but I'm sober. O czym jeszcze muszę pomyśleć, to jest, czy naprawdę potrzebuję tak szerokiej deski. Najprawdopodobniej nie. Najprawdopodobniej będzie połowa z tego. Przecież to wystarczy. I druga sprawa, czy te 12 mm wystarczy. Jak będę boazerię tutaj przybiją najprawdopodobniej, czy to się będzie wszystko trzymać. Okej, mamy tych trzech kandydatów na podpórki pod sufitem. Wygląda na to, że to jest trochę za grube, tak, to mi jest naprawdę ciężko nagiąć, da się nagiąć z tymi wycięciami wszystkimi, da się nagiąć, ale wymaga to dużo siły, także boję się, że mi po prostu powyrywa śruby kiedyś. To jest listeka, która ma 5 cm i 2 cm, 5 cm szerokości i 2 grubości. To jest pewnie ta listwa, której będę używał. Ta najlepiej się nagina, naprawdę leciutko to wszystko idzie, ładnie się formuje, ale mam wrażenie, że jest troszkę za niska i że boazeria mi się będzie wspierać na zamiast na tym, to będzie dotykać blachy, więc to pewnie sobie daruję. Także będę musiał kupić więcej takich. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj witam się z wami we dwoje. Dwoje. We dwoje. W tym vlogu jest, ten vlog jest o wszystkim i o niczym. O wszystkim. Co pokrywałeś? Tak. Jakie tematy? Było drewno na sufit i sklejki na boki. Mhm. Były inne zakupy. Wczoraj na przykład spędziliśmy dużo czasu na zakupach. Deszcz padał, także był dzień zakupowy. Tak jak widzieliście, kupiłem trochę drewna na testowanie. Były trzy różne opcje na sufit, z czego wybrałem jedną i właśnie zabrałem żonę na zakupy. Wiesz, wydaje ci się, że facet chce uszczęśliwić kobietę, bierze ją na zakupy, a czar pryska, jak dowiadujesz się, że jedziesz do sklepu z drewnem. Więc ja dzisiaj będę tylko operatorką. Tak, teraz się trochę dzielimy aparatem. Justyna zaczęła znowu nagrywać na drugi kanał Kropipi. Mhm. I nagrywa Vlogtober, w sensie, że bardzo dużo nagrywa. Tak. I zostałem z GoPro. Także, więc testujemy. Także testuję GoPro. Nie wiem, trochę nagrań w tym odcinku też jest z GoPro.
zobaczymy, jaka to będzie różnica. Jestem ciekawa mikrofonu. Dajcie znać, co myślicie, czy widzicie ogromną różnicę pomiędzy tym dużym aparatem, którym teraz nagrywamy. Teraz tym dużym nagrywamy, a niektóre części tym małym nagrywamy. Jeszcze nie jestem pewny, jak to wszystko wyjdzie, ale to jest taki odcinek testowy. Dzisiaj jest bardzo intensywny dzień, bo w sumie dzisiaj się wybieramy w stronę Wiednia. W stronę, mówię Wiednia, bo zatrzymujemy się u moich rodziców, w moich rodzinnych stronach, okolicy Jeziora Żywieckiego. I w niedzielę jedziemy dalej do Wiednia, bo mamy tam kilka załatwień, jak będziemy mogli pojechać, bo tak, zważywszy na obecną sytuację. Więc coś nagramy. Krystian mnie to szturcha, więc chyba za dużo mówię. Nie, bo już wtedy nagrywa i mówi tam, o, samochód. W sensie, że próbowałeś? Skup się, operator, skup się. Próbowałeś przyciągnąć moją uwagę? No kitram się z tym aparatem, nie jestem przyzwyczajona do nagrywania przed sklepem z drewnem. Na co ty w sumie kupiłeś to drewno? Na sufit. To jest konstrukcja na sufit. I do tego później bazaria będzie przymocowana? Dokładnie. Te kawałki drewna będą tak wzdłuż, w poprzek samochodu wszędzie, przy każdym wzmocnieniu. One się doginają. Przekręca, tak. Będą ponacinane. Pokazywałem wczoraj na filmie. Teraz mi jeszcze muszę sobie złożyć ten filmik, żeby zobaczyć. No i potem do tego będzie bazeria przykręcana. Okej. Okay. No. Dobra, jedziemy po Bąka. Musimy dokoptować trzeciego towarzysza tej wyprawy. No i zostałem zostawiony sam. Sam sobie jadę do Obi, a potem przyjeżdżam po Tynkę i po Bąka. I będziemy jechać wtedy na jakieś mniejsze zakupy, mniejszym samochodem. No i co? Kończymy tego vloga ze stacji benzynowej? No. Tak nam zeszło trochę. Vlog o wszystkim i o niczym. Jest 23, jak ten cały tydzień. Przeszedł. Kiedyś skończymy robić tego bana. Ale teraz jesteśmy po drodze do Wiednia. Nie, najpierw po drodze do Żywca. Do Żywca. Jutro Wiednia. Nawet włączyliśmy mikrofon. Dziękujemy, że z nami byliście kolejny tydzień. Normalnie czujemy się jak z członkami rodziny już powoli. I dzięki wielkie za te wszystkie komentarze. Są mega pomocne. Już przełożyłem kable, poglądałem inne puszki. Wiem, że zakładamy LEDy na dach, a nie jakieś te. Naprawdę, dzięki wielkie. Jesteście dużą częścią budowy tej vana. Dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. Zapraszamy Was do subskrybowania kanału i zapraszamy na nasz Instagram. Podzielne dawki naszych tutaj przebojów z budową vana. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Cześć! Cześć! Update w stosunku co do dachu. Update co do dachu. Na razie jest naprawdę ciche. Myślę, że to jest naprawdę w porządku. Nie mam jak wyłączyć.